No siema, witam cię bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do was z Disem, czyli znowu z Muzą. Tym razem Paramaxin i Nitro odpowiadają Sentinel i Olejnikowi. Skąd się znalazł w tym uniwersum i Olejnik, i Paramaxin? Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu. Ja niestety, albo niestety, nie śledzę jakby tego uniwersum, bo nie jest to. Nie mam na to czasu i nie jest to chyba dla mnie jakoś specjalnie ciekawe. Natomiast ciekawa jest dla mnie sama muzyka, więc jestem ciekaw, co tym razem ugotował Paramaxil i co tym razem ugotował Nitrozyniak. No, Sergiusz talentem do muzyki nie grzeszy, łagodnie mówiąc. Paramaxil miał kilka ciekawych refrenów. Jak już przechodziło do zwrotek, to było gorzej. Ale z tej dwójki, no to zdecydowanie wolę Paramaxila, jeżeli chodzi o muzykę. I to sprawia, że jestem mega ciekaw, jak ta odpowiedź, jak ten diss wygląda. Zerkniemy sobie jeszcze w ogóle tutaj w ten opis, bo bardzo mnie zaintrygowało, kto jakby jest odpowiedzialny za w ogóle mastering tego wszystkiego. Dupa szatana, no ciekawe to jest. No dobra. To już tyle z ciekawostek. A teraz przejdźmy do samego disu. Hop hop. O. Okej, czyli kurczę, tak podejrzewałem, ale nie byłem pewien. Tutaj będziemy mieli do czynienia z animacją, z grafiką, chyba z animacją. Wysławiasz top smith, jakby robili ci krzywdę. Siano wpada za skam, zjadłbyś gówno, kurwo, za plik ten. Tak się... Ej, nie, no, naprawdę. Paramaxin ma spoko wokal. Uważam, że jeżeli on w ogóle się nie zajmował muzyką, wiesz, nie chodził na jakieś lekcje, śpiewu, cokolwiek, to jak na takiego totalnego laika wypada naprawdę dobrze. Jakbym w zęby wjechał ci kiksem. Jestem pierdolonym biseksem i tym razem wjadę se w pizdę. No widzisz, niektórzy mają 20-stronicowe dokumenty potwierdzające, że nie są biseksem, a niektórzy mają totalnie na to. Mają to totalnie w pizdzie. I są biseksami, no i co? No i można, no i można, no. Powiedz mi, kurwo, co ty osiągnąłeś? Od czego zacząłeś? Jak się wypiłeś, próbując patole? Jak skończyłeś zbierając pierdolę? Wiesz, nie wiesz, panie, to chore. Powiedz mi teraz, że tracę kontrolę. Wiesz, że ty tu ustalasz zasady, to tylko jedno z twoich urojeń. Kurde, mocne to jest, takie, nie wiem, spodziewałem się czegoś chyba innego? Na razie jestem, nie wiem, w sumie na pewno nie jestem negatywnie zaskoczony. Czy jestem zaskoczony? To jest na pewno coś innego. O, może tak. To jest na pewno coś innego, aniżeli się spodziewałem. Czy to jest okej, czy to nie jest okej? Jakby ciężko mi stwierdzić. To jest na pewno inne. Że masz ich więcej, co ci się tak trzęsą ręce. Strasznie dużo słów wypowiadasz, lecz non stop pisto się mijasz sensem. Spojrzenie tępe, zakryte szkłem z AliExpress. Paramaxil, będę twoim nowym kompleksem. Kurde, no ciekawa ta zwrotka od Paramaxila. Nie, ja jestem trochę w szoku, nie będę ukrywał. Jestem trochę w szoku.
seba, zestrałeś się w stan. Nowy Alfons, a ty ciągle taki sam. Wszystko by zachować narkotyczny trans. Olej w końcu kumpli ma, ale za hajs. Sent okazał rzucić sobie prosto w twarz. Wypierdala la 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 la. 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 Dowalony jest ten refren. Strasznie klimatyczny. Te nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale te przedłużenia mi się strasznie podobają. Bardzo fajnie jest to zrobione. Kurczę, nie wiem jak to się fachowo nazywa, możecie dać mi znać. To się trochę doedukuję, bo faktycznie fachowego określenia na to nie znam. Nie no, na razie jestem giga pozytywnie zaskoczony. Jest to coś zupełnie innego, aniżeli gdzieś w mojej głowie się to kreowało. Jest to... Ja jestem w szoku, a ten refren dowalony. Naprawdę uważam, że te disy stoją na naprawdę dużym poziomie, jeżeli chodzi o refreny. Są bardzo fajne te refreny. Ale zmontowaliście ekipę, Alvarez zamknij cipę. Nie jesteś żadnym sicario, tylko pierdolonym alkoholikiem. Zakładam gitel, będę kastrował tego psa jebanym klinikiem. Chuje obijasz polikiem. Kończysz połykiem, kurwa. No słychać, że tutaj... Nie powiedziałbym, że to jest odpowiednik olejnika w Dicie Sentino, ale no... No nie będę ukrywał. Bardziej mi się podoba jakby wokal i jakby czystość tego wokalu Paramaxila. Ale... W porównaniu do tego... Trójkąta bermudzkiego, tak? To było tam, gdzie Nitro zaczynał coś tam, nitrozyniak boss w M-pakietach, coś tam, tak? W M-pakietach DMW. To był trójkąt bermudzki, tak mi się wydaje, ale pewnie wiecie o co mi chodzi. A to w porównaniu do tego, no to jest lepiej, tylko pytanie, czy lepiej jest dlatego, bo no słychać, że to jest bardzo mocno było pracowane nad tym wokalem. Bardzo mocno. Czy faktycznie Nitro troszkę inaczej do tego podszedł? Nie mam pojęcia, ale no na pewno jest lepiej, tak? Na pewno jest lepiej. Jesteś zwykłą dziwką sento, burdel Berlin przysiad pento. Zobacz co się z tobą stało, patrz jak zniszczył cię mefedron. Nie mówi się z pełną gębą, znów ci się... Boże, jakie to jest dobre, w sensie ten fragment jest tak dowalony, znaczy... Zabawny to trochę, no nie wiem, jakby patologiczny, ale zabawny. Nie wiem, mnie trochę bawi. Fajne. Cię odbija spermą, po twoich ostatnich ruchach myślę, że ci już wszystko jedno. Mieszkasz w jebanej melinie, Alfonsów zmieniasz co chwilę. Odklejony byłeś zawsze, kiedyś chociaż miałeś skille. Zasady wziąłeś z ulicy, z burdelu wziąłeś dziewczynę. Sentino, ja cię zacząłem i ja cię skończyłem. O kurde! Jaki mocarny wers na koniec. Fajne. Ogólnie trots dla kogoś, kto pisał ten tekst, bo jest bardzo agresywny ten tekst. Taki, to nie jest lizanie się po fiutach, tylko to jest faktycznie diss, nie? Faktycznie diss pomiędzy jedną a drugą stroną. To, no, to tutaj trotsuje. To diss Nitra i Taramaxila jest na pewno bardziej agresywny, aniżeli to, co zrobił Olejnik z Sentino, nie? To są disy. To są disy, no. Seba, zestrałeś się w sań. Do nogi przywołuje cię twój pan. Zły kadanie ci dobrałem, no i spadł. Powiedz, ile razy można stracić twarz. Kolejny raz Alvarez opuszcza kraj. Wypierdala la 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 la. 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 Mocarne. Bardzo fajne są te zabiegi na refrenie z tym
Z tym wydłużeniem tej ostatniej sylaby, to jest zarąbiste. Bardzo mi się to podoba. Ogólnie, no, totalnie się tego nie spodziewałem, nie? Jakby w mojej głowie znowu się kreowała jakaś taka, może nie cukierkowa forma beefu, ale no wiesz, jacyś youtuberzy odpowiadają. No, wiesz, no, było tego już sporo, nie? I tak nawet nie miałem żadnych chyba oczekiwań. A tutaj się bardzo pozytywnie zaskoczyłem. Nie no, Megatron Hick, tylko mam chyba jeden zarzut. To trzeba odsłuchać na spokojnie. Bo mi się to... Ja niewiele z tej piosenki, z tego disu wyciągnąłem z mojego powodu, bo ja to ciągle zatrzymywałem. A to warto byłoby przesłuchać longiem i ja to oczywiście sobie zrobię. Ja to oczywiście sobie za chwilkę zrobię i co? No i to chyba tyle, nie? To chyba tyle. Nie, naprawdę spoko. Jak na to, że robią to twórcy internetowi i disy ostatnio w naszym kraju wyglądają... No nie wyglądają zupełnie. To muszę przyznać, że to jest naprawdę gołcik, nie? Bardzo fajnie. No i Nitro, który chyba też trochę zaskoczył. Jakby wiadomo, nie będzie to mój ulubiony artysta muzyczny, ale no jest progres, tak? Może za kolejne 2-3 piosenki będzie jeszcze lepiej. No kto wie? Na razie giga plusik. Paramaxil dla mnie naprawdę ma mega dowalony wokal, nie? I nie wiem, czy on będzie coś chciał robić w kierunku muzyki. Ja wiem, że on sobie coś tam nagrywa. Ale czy będzie chciał coś więcej, jakoś mocniej? Nie mam pojęcia. Ale ja bym chyba słuchał. Chyba bym słuchał Paramaxila. Dobra, to ode mnie tyle. Naprawdę fajny numer. Fajny numer. Więc tropsuję. Z wami się żegnam. Dziękuję bardzo. Życzę udanego weekendu. Końca weekendu. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.